Gdybyśmy w XVI lub XVII wiek przenieśli dzisiejszą technologię wojskową, to jedna tylko kompania wyposażona w czołgi pozwoliłaby nam na zwycięstwa z kilkukrotnie liczniejszymi oddziałami wroga. Ale najciekawsze jest to, że do takich zwycięstw nie potrzebujemy wcale podróży w czasie, bo właśnie w XVI czy XVII stuleciu mieliśmy formację, która potrafiła zmieść z powierzchni ziemi 7- czy nawet 15-krotnie liczniejsze oddziały wroga. A tą formacją była nieustraszona, śmiertelnie groźna husaria. Husaria w swoich początkach nie była polskim wynalazkiem. Wojownikami walczącymi po husarsku według przekazów mieliby być Serbowie, którzy po klęsce na Kosowym polu szukali zemsty na Turkach i tak trafili do Polski. Wkrótce polscy rycerze przejęli od nich lekką zbroję i specyficzną broń drzewo, czyli kopie. Zresztą samo słowo husarz, według najpopularniejszej teorii, pochodzi od serbskiego usar i oznacza konnego wojownika. Ale wspaniałe zwycięstwa usarii, jak o niej wtedy mawiano, nie byłyby możliwe bez odpowiedniego uzbrojenia. Podstawową bronią była kopia, którą my głównie kojarzymy z turniejów rycerskich, ale, jak to mawiał Jan Mejsztowicz, sztych prosty, czyli pchnięcie i przebicie przeciwnika, mógł być za jej pomocą dokonany. Natomiast oczywiście kopie były znane już wcześniej w Europie Zachodniej. Tutaj mamy przykład takiej sztuki, która pomimo tego, że jest krótsza niż dwie pozostałe, jest znacznie mniej poręczna i też były cięższe. Wagi takich zachodnich kopii oscylowały nawet w okolicach 15 kg, przez co taka konstrukcja nie mogła być zbyt długa, bo inaczej trudno byłoby ją utrzymać. Ale Polacy znaleźli na kopię sposób i właśnie od odcinka kula grot drążyli w środku drewno. Ono jest puste, natomiast tylną część pozostawiano pełną, dzięki czemu kula razem tą cięższą częścią umożliwiała nam pewniejszy chwyt i możliwość wydłużenia kopii, dzięki czemu skuteczniej sięgaliśmy przeciwnika. Dlatego kopie husarskie dochodziły nawet do 6 metrów 20 centymetrów. Do tego była zabójczo skuteczna. W czasie bitwy pod Połąką w 1660 roku jeden z husarzy nabił na nią aż 6 moskali, a standardowym wynikiem było 2-3. Ale aby jeszcze zmniejszyć siły, które działają na ramię i na rękę husarza w czasie ataku, tylną część kopii umieszczano w toku, który był przymontowany do przedniej części siodła. Na samej górze natomiast mamy proporzec, który oprócz tego, że oznaczał daną chorągwię, miał ważną funkcję, bo łopotał na wietrze i wydawał z siebie charakterystyczny dźwięk, co w czasie ataku miało straszyć wrogie konie. Po tym, kiedy już tego wroga nabiliśmy na kopię, husarz odrzucał ją i z miejsca sięgał po następną broń. Jeśli mamy przed sobą wroga dobrze opancerzonego, jak na przykład jeździec turecki, to jakiekolwiek cięcia szablą w niego mogą być bardzo mało skuteczne. Ale przecież nie mamy już kopii, więc do następnego pchnięcia użyjemy koncerza. Czym była ta broń? W staropolskim rozumieniu było to bardzo długie, bojowe dźgadło. Mogło osiągać nawet 1 metr 80 cm, ale długości regulaminowej nie było i jak widzimy mogły być dłuższe czy krótsze koncerze. Służył przede wszystkim do kucia i podobnie jak kopia świetnie przebijał się przez pancerz, dlatego najczęściej nie ostrzono jego boków. Natomiast walczono nim w dość specyficznej technice, dlatego że husarz opierał sobie go o przednią część siodła i dzięki temu nie nadwyrężał sobie ręki, kiedy kolejny przeciwnik nakłuwał się na koncerz. Natomiast to nie jest koniec arsenału husarza. W
drugiej połowie XVI wieku i na początku XVII europejska kawaleria walczyła techniką tzw. karakolu. Polegała ona na szybkim podjechaniu w kierunku wroga, potem obrót w lewo, strzelano z prawego pistoletu, obrót w prawo, sięgano po pistolet z lewej strony i kolejny wystrzał, a potem bardzo szybki odskok. Ale polska husaria tak nie walczyła. Jeden albo dwa pistolety trzymane w olstrach służyły w sytuacjach, kiedy użycie broni białej było albo niemożliwe, albo niecelowe. Ale czasem w toku bitwy do wystrzału w ogóle nie dochodziło. Innym razem, w trakcie potyczek na przykład z Tatarami, pistolet był ważną bronią psychologiczną, bo huk jego wystrzału straszył nieostrzelane, płochliwe tatarskie konie. Natomiast jeśli w trakcie szarży jednak z niego strzelano, to najczęściej odbywało się to tylko raz, ponieważ w warunkach bitewnych powtórne załadowanie zbyt długo by trwało. Po skruszeniu kopii i ewentualnym użyciu koncerza husarz sięgał po szablę zawieszoną na temblaku. Ale taki krzywy typ szabli nie jest polskim wynalazkiem. Polacy podpatrzyli go u Turków, u Węgrów i spodobała im się na tyle, że wbrew zakazom królewskim wdrożyli ją u siebie, a później udoskonalili ją do takiego pięknego kształtu. Światowej klasy znawca broni Wojciech Zabłocki uznał ją za najbardziej uniwersalną szablę świata, bo umożliwia cięcia zarówno charakterystyczne dla Europy Zachodniej, Wschodniej, jak i technik japońskich. Co ciekawe, husarze pierwszego szeregu cieli nią po rękach wrogów, a nie po głowach, tak jak mogłoby się wydawać. Tak mówiła instrukcja, a chodziło o to, aby husarze z drugiego i z dalszych szeregów mogli dokończyć dzieła i wyrżnąć bezbronnego przeciwnika. Zresztą nie było też jakichś konkretnych instrukcji co do produkcji szabli, dlatego nie znajdziemy dwóch identycznych sztuk w muzeach. Jednak istniało parę elementów wspólnych, jak na przykład charakterystyczna zamknięta rękojeść chroniąca dłoń husarza. Również Polacy podpatrzyli w Europie Zachodniej tzw. paluch, który chronił kciuk, ale też umożliwiał szybsze cięcia. Zresztą bez kciuka jakiekolwiek sprawniejsze poruszanie szablą byłoby naprawdę utrudnione. Dobra sztuka potrafiła służyć przez całą służbę wojskową, a po zakończeniu kariery można było ją sprzedać w nieco mniej romantycznej wersji albo przekazać synowi. Ale husarz miał nie tylko ekwipunek do ataku, ale także musiał się jakoś bronić. Początkowo husarze mieli albo lekkie uzbrojenie ochronne, albo go wcale nie używali. Dopiero za czasów panowania Zygmunta Augusta upowszechniła się nieco cięższa zbroja, ale nigdy nie była ona tak ciężka jak u rycerzy Europy Zachodniej, którzy pod koniec swojej świetności nosili na sobie nawet 60 kg. XVII-wieczne zbroje, które mamy w Muzeum Wojska Polskiego, nie są cięższe niż kilkanaście kilogramów. Zacznijmy od napierśnika, który w najgrubszym miejscu mógł mieć 8-10 mm i miał prostą funkcję. Miał chronić wojownika przed cięciami z broni białej, ale na dodatek znacznie ograniczał wystrzały kul ołowianych z muszkietów, z pistoletów, a znamy nawet przypadek, że dzięki napierśnikowi husarz przeżył wystrzał z kuli armatniej. Na to zakładano zwierzęcą skórę, której jakość zależała od, jak to mawiał pułkownik Konstanty Górski, zasobności sakiewki. To znaczy, że najbogatsi kupowali je we Lwowie u ormiańskich kupców, a ci dysponowali wspaniałymi skórami wykonanymi z lwów, lampartów czy tygrysów. Ci biedniejsi w zastępstwo mieli skóry z wilków albo z niedźwiedzi.
W dolnej części mamy tak zwane folgi, zresztą do dzisiaj mówimy pofolgować sobie, czyli pozwolić sobie na coś i tak właśnie folgi pozwalały na łatwiejsze poruszanie się w zbroi. A teraz skierujmy naszą uwagę na ochronę głowy, hełm, czyli szyszak. W takiej pozycji był on używany w trakcie przemarszów czy w trakcie parad, ale nosal, ta ruchoma część, była zmieniana do takiej postaci w czasie walki i teraz wojownik miał częściowo chronioną twarz i nadal zachowywał pełną widoczność. Z tyłu szyszaka mamy tak zwany nakarczek, którego funkcja już jest do zdekodowania po samej nazwie – ochrona karku. Możemy sobie jeszcze przytwierdzić piórko po to, aby jeszcze bardziej straszyć naszego wroga. W ten sposób szyszak jest kompletny. I tu pojawia się pytanie, czy do takiej zbroi montowano legendarne husarskie skrzydła. I tak przechodzimy do najbardziej kontrowersyjnej części ekwipunku. Bardzo popularna ostatnio teoria, w myśl której skrzydła husarskie były używane wyłącznie na paradach, albo niezwykle rzadko przez ułamek jeźdźców na polu bitwy, jest błędna. Mamy bardzo wiele wiarygodnych źródeł, które jasno pokazują nam, że skrzydła husarskie były używane w boju. Aż do około 1640 roku montowane do tylnej części siodła, a później nawet bezpośrednio do jeźdźca, konkretnie do napleczników jego zbroi. Mniej więcej do około XVIII wieku, do połowy, śmiało możemy powiedzieć, że skrzydła nie były tak finezyjnie powyginane, jak to widzimy w muzeach, a była to prosta drewniana listwa, która była obleczona skórą, a w nią powbijane były pióra. Po co ich używano? Wenecki poseł Hieronim Lipomano w 1575 roku pisał: w czasie wojny Polacy używają wszystkich sposobów, aby się zdawało, że jest ich więcej niżeli w istocie. A dla przestraszenia nieprzyjaciela ubierają konie w pióra, przypinają sobie skrzydła orle, a na barkach zawieszają skóry lamparcie i niedźwiedzie. Dzięki skrzydłom uzyskiwano przewagę psychologiczną. Wybitny historyk wojskowości Bronisław Gębarzewski pisał kiedyś, że połączenie właśnie skrzydeł oraz skór zawieszonych na zbroi dawało wrażenie istnienia jakiejś nadprzyrodzonej istoty. Natomiast między bajki możemy włożyć teorię, która mówi o tym, że skrzydła w czasie cwału wydawały z siebie jakiś dziwny świst, który miał straszyć obce konie. Nawet gdyby pióra były w stanie wydobyć z siebie taki dźwięk, to przecież w zgiełku bitewnym byłby on kompletnie niesłyszalny. Inna błędna teoria mówi o tym, że skrzydła chroniły przed cięciami ze strony broni białej, ale takimi wykonywanymi od tyłu. Kardynał Aldo Brandini, na którego bardzo często powołuje się w tej kwestii, pisał nie o husarzach, ale o polskich Tatarach. Husarze mieli napleczniki, więc dodatkowej ochrony pleców po prostu nie potrzebowali. I pomimo tego, że skrzydła husarskie nie były obowiązkowym elementem wyposażenia, to na podstawie rycin czy ówczesnych przekazów śmiało możemy powiedzieć, że używała ich znaczna część husarzy. Obowiązkowy za to był inny element. Bez konia husarz nie byłby husarzem. Najwspanialsze były hodowane w słynnej radziwiłłowskiej stadninie w Taurogach, dokąd dostarczano wschodnie rumaki. Natomiast nie istniała osobna rasa konia husarskiego, dlatego jeźdźcy stosowali konie rasy polskiej, które bezpowrotnie wyginęły na początku XIX wieku, czy też konie typu wschodniego, tak zwanego Turka. Natomiast oba rodzaje świetnie sprawdzały się w czasie bitwy. Od małego przyzwyczajano je do huku wystrzałów i ćwiczono na różne sposoby. I dzięki temu potem to owocowało w trakcie bitew, w trakcie trudnych przemarszów czy w trakcie przepraw przez rzekę. Aby nieco ulżyć konikowi, mamy specjalne siodło typu wschodniego, nieco wyższe, które pod spodem ma dwie ławki, które pozwalają na równomierne rozłożenie mojego ciężaru na kręgosłup i na żebra. Polskie konie były tak wspaniałe i cenione, że ustawowo zabraniano ich eksportu. A jeśli ktoś złamał taki zakaz i wywiózł takiego wspaniałego rumaka, to wtedy groziły za to bardzo surowe kary.
Konie husarskie były niezwykle drogie. Ceny najlepszych wahały się od 200 do 1500 dukatów, czyli od 9 do 66 kg srebra. Była to wówczas niemała fortuna, a zdarzało się, że kupowano parę takich rumaków, aby w razie śmierci jednego szybko zastąpić go drugim. Polski historyk specjalizujący się w husarii, dr Radosław Sikora, zauważa, że do działań wojennych najczęściej wojownicy dopłacali, bo 3-miesięczny żołd nie przekraczał 0,5 kg srebra. Nawet łupy wojenne zwykle nie rekompensowały wydatków na uzbrojenie. Co w takim razie było motywacją dla husarzy? Jakkolwiek dziwnie może to brzmieć z dzisiejszej perspektywy, ale dla husarza najważniejszą pobudką do działania była chęć wsławienia się w obronie ojczyzny. Takie wspaniałe czyny i pogarda dla śmierci wyrażały się w popularnym wtedy przysłowiu, że jeśli niebo miałoby się zawalić, to husarze podtrzymaliby je swoimi kopiami. Najważniejsza wtedy była psychika, która pozwalała czynić niesamowite rzeczy, jak na przykład czyn Marka Sobieskiego, dziadka króla Jana III Sobieskiego, który w czasie bitwy pod Lubiszewem w 1577 roku w pełnym rynsztunku bojowym i na koniu przepłynął wpław Wisłę. Poza tym wojownicy, najczęściej rekrutujący się ze szlachty, potrafili schować swoją dumę i poczucie wolności na rzecz słuchania rozkazów wybitnych hetmanów, takich jak Chodkiewicz, Czarniecki, Żółkiewski, czy po prostu dowodzących poruczników. Znane polskie przysłowie mówiło: lepsze jest wojsko jelenie, gdy lew hetman, aniżeli lwy, gdy jeleń. A że za czasów świetności husarii zarówno dowódcy, jak i wojsko możemy określić mianem lwów, to nie dziwią spektakularne sukcesy jak te pod Kirchholmem, Kłuszynem czy Chocimiem. Wspaniałe sukcesy i spektakularne zwycięstwa były możliwe również dzięki specyficznej taktyce. Husaria była siłą rozbijającą, która z ogromnym impetem niemal taranowała wroga. Husarze szykowali się do ataku w paru szeregach oddalonych od siebie o około 6 stóp. W jednym takim szeregu stało kilkudziesięciu jeźdźców. Na komendę rotmistrza, którego można było poznać po buzdyganie w ręku i kolorowym buńczuku zwisającym u podgardla konia, husarze ruszali, ale bardzo powoli, najczęściej małym kłusem. Od samego początku husarze jechali w dość gęstym szyku, jeden obok drugiego. Oczywiście trenowano również rozwieranie i zwieranie szyków, ale z takich manewrów korzystano niezwykle rzadko. Znamy jeden taki przypadek, kiedy na skutek bardzo silnego ostrzału rosyjskiej artylerii szyk poluźniono, aby uniknąć większych strat. I w ten sposób obok siebie jechano dość powoli, aż do momentu salwy wroga. Wbrew pozorom taki atak nie dziesiątkował husarii, ale przecież kiedy popatrzymy na szereg złożony z kilkudziesięciu muszkieterów, to przecież taka ściana ognia wydaje się być zabójcza. Dlaczego więc powodowała tak małe straty? Z badań doktora Radosława Sikory wynika jasno, że w trakcie przeciętnej szarży chorągwi husarskiej, liczącej od 100 do 200 jeźdźców, ginął tylko jeden husarz. 1 do 3 odnosiło rany, a koni zabitych i rannych było zaledwie od 6 do 10. Powodem takiego stanu rzeczy była przede wszystkim psychika piechura. Wydawać by się mogło, że zdrowy mężczyzna, który trzyma muszkiet, powinien zrobić wszystko, co w jego mocy, aby zastrzelić pędzącego na niego jeźdźca. Jednak jest to tylko teoria, bo wiele niezależnych badań pokazuje, że strzelcy w takiej sytuacji podświadomie pudłują lub do wystrzału w ogóle nie dochodzi. Jest to spowodowane mieszanką ogromnego strachu, stresu i wrodzonej niechęci do zabicia drugiego człowieka. Dlatego po pierwszej, najczęściej nieskutecznej salwie na około 50 metrów przed wrogiem husarze przechodzili w cwał i na komendę "złóżcie kopie" ustawiali je w pozycji bojowej. Raczej nigdy nie udawało się utrzymać idealnego szyku, ale oczywiście starano się czynić to w miarę możliwości. Wtedy nie następowało również, jak często się sądzi,
Wjeżdżanie drugiego szeregu między pierwszy. Takie coś czyniono tylko doraźnie wtedy, gdy z jakiejś przyczyny, na przykład w wyniku postrzelenia konia, w pierwszym szeregu tworzyła się luka. Wtedy oczywiście husarz z drugiego szeregu tę lukę uzupełniał. Również, kiedy dowódca uznał, że taka szarża nie rokuje powodzenia, bo powstało za duże zamieszanie w szeregach, to mógł zarządzić odskok i ponowne uporządkowanie szyku. Przy tak ogromnej prędkości husarze z kopiami dosłownie wbijali się we wroga, rozstrzygając bardzo często o losach całej potyczki. Chociaż na przykład w czasie bitwy pod Kłuszynem potrzebne było nawet 10 szarż, aby złamać wrogą obronę. Ale za każdym razem z ogromną wiarą i determinacją dążono do tego, aby się udało. Niestety w szeregi tak wspaniałego wojska zaczęła wkradać się materia, która niczym wirus wyżerała ciało od środka. O ile na początku XVII wieku wszyscy piszą o husarii w samych superlatywach, to już od jego połowy pojawia się wiele negatywnych opinii. Przede wszystkim na temat spadku dyscypliny w wojsku, upadku morale, czy zwróceniu się szlachty raczej w kierunku spokojnego, dostatniego życia w majątkach wiejskich zamiast szukania sławy na polach bitew. Poza tym obce wojska uczyły się walki z husarią i zaczęły unikać bitew w otwartym polu, gdzie skrzydlata jazda była najskuteczniejsza. Było to świetnie widać w 1621 roku pod Rygą, gdzie szwedzkie wojska Gustawa Adolfa, mając nad armią Krzysztofa Radziwiłła około 20-krotną przewagę, chowały się przed nią za umocnieniami. Przyczyną upadku husarii nie był natomiast, jak się często mylnie sądzi, rozwój broni palnej. Przecież kawaleria istniała jeszcze długo po tym, jak husarze zeszli z areny dziejów. Pomimo stopniowego upadku, a w końcu przeformowania husarii w kawalerię narodową w latach 70. XVIII wieku, i tak mamy być z czego dumni. Dlatego, że to polscy skrzydlaci jeźdźcy odnosili spektakularne sukcesy przez prawie 200 lat, a więc o wiele dłużej niż teoretycznie niepokonane armie Aleksandra Wielkiego czy Napoleona. I to właśnie o nich potężny Karol X Gustaw, król Szwecji, mówił: gdybym miał 10 tysięcy takich żołnierzy, to nie tylko Turcję, ale cały świat z łatwością bym podbił. I to właśnie taki obraz husarza powinien pozostać w naszej pamięci. We'll be right back.